Siema. Zaraz po Wiedźminie moją ulubioną grą jest projekt Zomboid. Jest to kompletna nieprawda, ale uwielbiam tak zaczynać te filmy. Połączyłem zatem te gry i postanowiłem zobaczyć, co by się stało, gdybyśmy zagrali Geraltem w świecie zombie. Dokociłem postać, dając jej cechy Geralta, takie jak szybkość, zbieractwo, kondycję oraz zwiększyłem szybkość leczenia się. Ale za to przecież Geralt nie umie jeździć samochodem, więc miałem też sporo negatywnych cech, które odzwierciedlenie miałyby w rzeczywistości. A wgrałem nawet modyfikację, która pozwala stworzyć jego zbroję w tym świecie. Będzie dużo akcji. Łe, dłużej k***a jest. Krytycznych momentów. Na się, łe, o, ukryć mnie! I emocji. O kur... A to wszystko w dzisiejszym odcinku, który jednocześnie jest trzecim odcinkiem z 15 daily, jakie znajdziecie na tym kanale. Zostawcie więc subskrypcję, a ja pakuję się do świata zombie. Nie będę ukrywać, w moim pierwszym podejściu jako Geralt zginąłem, ale nauczyłem się dużo. Między innymi to, że garnek to nie najlepsza broń, jaka istnieje. Dupcaj, na ziemię! Na ziemię! Łe! Łe! Ukryć mnie! Skurczyn, uciekaj, nie! Oj, to będzie dłuższy odcinek, niżeli się spodziewałem. Moje drugie podejście było świetne, ale zostałem ugryziony przez zombiaka. No i ostatecznie zacząłem się w niego przemieniać. Ja... No, już tak dobrze było. Wtedy też uświadomiłem sobie, że przecież Geralt powinien być odporny na wszystkie choroby, więc następnie stworzyłem prawdziwą, tytaniczną postać, szefa wśród szefów. Takiego Geralta, jaki powinien być. Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Wałek to nie najlepsza broń, ale jedyna jaką miałem, a bronić przed potworami trzeba było się szybko. O, siema. Pierwszy przeciwnik. Pach. Już w drugim domku znalazłem nóż kuchenny, a Geralt we władaniu ostrzem jest naprawdę dobry. Nożyk kuchenny. Pod dwójeczką. Miałem duże szczęście, bo zrespiłem się blisko marketu, do którego udałem się po zapasy jedzenia. Nie wiem, co tu jest w ogóle. Market? No wygląda na to, że market. Z samochodami niestety nie miałem szczęścia, a market okazał się moim największym koszmarem, czyli szkołą. A to szkoła jest? Dobra, witam. Znowu w szkole, jak to mówią. To jest dopiero koszmar. Szkoła. Prawdziwy koszmar. Nie jakieś zombie. Tulipan. Ty, normalnie mogę kogoś nadupcać z kwiatka? Testuję to. Dzień kobiet. Pa. Pa. Wszystkiego najlepszego. Pa. Po przeszukaniu kilku klas natknąłem się na najważniejsze, bibliotekę. Każdy wiedźmin wie, że kwestia wiedzy może być często kwestią życia lub śmierci. A nasza postać nie ma zielonego pojęcia o niczym w tym świecie. Nigdy przecież nie budowała, nigdy przecież nic nie uprawiała, no chyba że... no roślin nie uprawiała. A jak łowiła ryby, to na petardy. Książki i z nich wiedza, którą Geralt może nabyć z tego miejsca, może być absolutnie bezcenna. Ale aktualnie nie ma co tu się zaszywać i bić zombiaki. Wałem do ciasta. Trzeba przede wszystkim znaleźć broni jakiegoś konia, zatem opuściłem to miejsce. Dobra, podstawowa pomoc jest, szukamy torby jakieś, torby. A i tulipankiem trzeba kogoś. O, zombiak. Uuu, k***a. Nie, nie, nie. Przy lepszej okazji jakiegoś tu tulipankiem strzelimy. W końcu udało się jednak znaleźć kogoś, komu mogłem podarować tulipanka. O, dyrektorka szkoły, jak ja jej nienawidziłem. Chodź tu. W końcu cię dopadę. Pa! Tulipankiem, masz. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia nauczyciela. Pamiętam. Cia. Ciska. Zająłem się dalszym lutowaniem szkoły, a na końcu postanowiłem udać się gdzieś dalej, ale zauważyłem kolejne auto, do którego akurat miało się okazać, że mogę wejść. O, auto. A tam też ekipa. Problem jest taki, że Geralt nie do końca umie jeździć autami, bo w jego czasach to chyba średnio były. No kluczy niestety brak. Ale może otwarte. Otwarte. No kluczyków w środku nie ma. Ty, kluczyk! No nie gadaj. Ty, chłop. Martwy. Butelka po bourbonie. To chyba wiem jak skonał. Łe, łe! Mój Chevrolet. Znalazłem też mapę, która miała na sobie zaznaczone wszystkie budynki i gdzie się znajdują. Tak się cieszyłem, jednak mapa ostatecznie okazała się nie tą mapą, gdzie gramy. I kiedy już miałem szukać domu na nocleg, wydarzyło się to. Kanister z benzyną razy 3! Co? Kanister z benzyną razy 3, przeciążenie giga, ale... Dobra, mamy to. Z
Z początku myślałem, że te kanistry są pełne benzyny, co było błędnym przekonaniem. Trochę zajęło mi przekminienie tego, ale w końcu zrozumiałem, że trzeba ściągnąć benzynę przykładowo z innych samochodów. I dopiero wtedy będziemy mogli odpalić maszynę, która w przyszłości okaże się, że uratuje nam życie. I to nie raz. Dobra, już chyba wiem, trzeba ściągnąć... O tak, tak, ściągnąć benzynę z innych aut. Dobra, i teraz ma to sens. Nie wiem, po co mi 3 pojemniki na paliwo, ale... mamy to mamy, tak? A to wszystko udało mi się osiągnąć jeszcze przed zakończeniem pierwszej nocy. Miałem jedzenie, broń, a w dodatku furę. Spoczynek był zdecydowanie zasłużony. Dzień drugi. Dzień drugi zacząłem od czytania książek, które znalazłem o uprawie roślin i gotowaniu. Są to zdecydowanie dwie dziedziny, w których Geralt jest zupełnie zielony. Trochę tego, trochę tamtego zamieszać. Jeżeli już drugiego dnia dostajesz furę, to zdecydowanie powinieneś z niej korzystać. Uznałem, że samochód od teraz jest moim domem i zapakowałem do niego wszystko, co miałem, po czym wyruszyłem w podróż. Nie obyło się oczywiście bez akcji. Oła. Jeszcze się zraniłem jak debil. Oj. Ekipa już leci. Trochę ich jest. Dużo ich jest. Bardzo dużo, ty. Cała okolica się zjechała na imprezę. O kurde, no nie no, że aż tak to pójdzie, to nie sądziłem. No dobra, to plan B? Plan był wyczyścić pobliski parking, by móc w miarę bezpiecznie przemieszczać się po okolicy. Jednak wkrótce okazać się miało, że wcale tak łatwo mi nie pójdzie. Ale Ojej. No kurde, jakiś silny chłop w ogóle, nie da się go pokonać. No nie da się go popchnąć, nie? Ty, no ja mam chyba siłę na maksa, ale ten chłop... Oj. Puść. Dzięki temu, że podarłem wcześniej ciuchy, na prowizoryczne bandaże teraz nie musiałem tego robić i mogłem zatrzymać krwawienie, a to uratowało mi życie. Tych zombiaków nie dało się pokonać, na szczęście miałem plan B. Taran. Jedyne, co mi wpadło teraz do głowy. Niestety byłem potwornie ranny i wiedziałem, że zanim wrócę. Moją postacią do pełni sprawności minie kilka dni. Na szczęście nasze rany regenerują się znakomicie, ale trzeba było coś wymyślić. No przydałby się dom, nie? Trzeba odpocząć przede wszystkim. Może jak mi fura zdechnie, no to wtedy jest koniec. Po chwili coś jednak znalazłem. No, może chatka rybaka to nie jest, ale zawsze coś. Zestaw namiotowy, co jest? I tak udało mi się przetrwać trzeci dzień. Dzień czwarty. Dobra, mamy to. HP odzyskane. Namiot możemy złożyć i do auta. No i lecimy dalej w podróż. Ale mi furę umyło. No i przynajmniej jeden plus. No kurde. O, jak zwykle. Udałem się do samochodu po to, by uciekać. Jednak stwierdziłem, że chyba samochód nieźle poradziłby sobie z zabijaniem zombiaków. I tak oto wymyśliłem metodę, która zabije setki zombiaków w przyszłości. No i super, mam plecaczek. Zarąbiście 10 kg dodatkowe, kites. Z zombiaka zabrałem plecak i ruszyłem do pobliskiego budynku. Sprawdzić, co tam ciekawego znajdę. Pomóżmy mu. Tasak, w końcu. Znalazłem też dla Geralta jakieś porządne ostrze i ruszyłem masakrować zgnilaki. O, auto. O, kolejne auto. Dobra, szybkie wyssanie paliwa. Chociaż nie udało się. Nie udało się. Kurde, dobra. Słabo zasysam. Ostatecznie z jakiegoś mi nawet nieznanego powodu postanowiłem wyjechać gdzieś naprawdę daleko od zombie. I zrobiłem włócznię, która okazała się świetną bronią, a z którą to miałem problemy. Dobra, czyli żeby zrobić deskę, potrzebujemy piły. A żeby zrobić patyk? Nie mogę zrobić patyku, prawda? Nie mogę. No patyk to się chyba znajduje, ale no... Widocznie w tym lesie nie ma. Bezpatykowy las tak zwany. Przeczytałem książkę i postanowiłem przespać się w samochodzie. I tak przetrwałem czwarty i piąty dzień. Szóstego dnia postanowiłem wrócić na tereny niegdyś zamieszkałe i tam spróbować szczęścia. Pochodziłem więc po pobliskich domach i w pewnym momencie jeden z nich miał alarm, który się odpalił. Alarm ten ściągnął wszystkie zombiaki z okolicy, ale na szczęście z moją nową bronią zrobiłem tam absolutną rzeźnię. Z
Zombiaków jednak było tyle, że walcząc z nimi patykiem i śrubokrętem, nie miałem szans, a jak zostałem zraniony, postanowiłem się stamtąd wycofać. Żartuję. Masakrowałem je Chevrolety, aż rozgniotłem każdego zombiaka w okolicy. Niestety, ale też tego, czego nie miałem w tamtym momencie, to paliwa, więc musiałem się po nie udać. I zrobić to musiałem cicho. Odstawiłem więc auto i ruszyłem po paliwo. Wysysam benzynkę. No i wszystko. Połowa kanistra. Spoko. Misja zakończyła się sukcesem, a ja uznałem, że w sumie lepiej będzie nocować w ciepłym łóżku, niż w zimnym samochodzie. I tak przetrwałem 6 dzień. Przez cały 7 dzień uczyłem się zbieractwa i stawania pułapek, wyżrywając co popadnie z lodówki. A dnia 8 postanowiłem wrócić do mojej fury, zatankować ją i ruszyć dalej w podróż. Okazać się jednak miało to cięższe, niż z początku się wydawało. No w sumie jak jesteśmy tutaj, to czemu by nie wejść do tego domu? Zobaczyć, czy wszystko w porządku u sąsiadów. Chyba się nigdy nie nauczę. A, zapomniałem o ekipie. Dobra, chyba uciekam, co? O kurwa, no. A że ktoś musiał strzelić teraz. Chyba mnie nic tu nie zaatakuje? Gdzieś tutaj miałem auto na bank. Nie no, ile ich jest? Koło mojej fury. Łeż kurwa. Panowie. Wszystko fajnie, pośmiali się i tego owego. Ale no nie no. Szybko do fury. Tak zwany szybki myk, proszę odpal. Dobra. I nie wiem jaki jest plan, ale przed siebie jest plan. Dobra, no szukamy stacji benzynowej albo samochodów. Gdzie może być stacja benzynowa? No chyba tutaj ona była, z tego co ja kojarzę. Trochę coś tam grałem kiedyś. Stacja, koło policji, pamiętam. Dobra, najpierw na psiarnię. Tym razem chciałem zamknąć. No tu są w ogóle takie pomieszczenia, ale je się chyba otwiera posiadając klucze, prawda? No nie posiadam ani piły, ani nic. No tu właśnie, do tego miejsca by się trzeba było dostać. Niestety nie ma takiej opcji. Ty, mam! Ty, młotkiem mogę normalnie. Naboje! A spluwy? Spluwy. O kur... Przeniosłem zatem całą amunicję i bronię do samochodu i posegregowałem to tak, żeby miało jakiś sens. I ruszyłem z misją wyczyszczenia stacji z zombiaków. Rączki, gagatku, rączki. Przydałoby się jeszcze sprawdzić, czy furki działają. I tankujemy, ile wlezie. Weźmy kanister i spróbujmy naleźć do kanistra. Nie wiem, czy jest to wykonalne. Full kanister, dwa auta. Nie no, lepiej to chyba być nie może. Nie no, ciężko z tym autem, no widać, że rozwalone strasznie. Ale no, z drugiej strony, zapasowe jest, w razie W, nie? W razie czego, jest furka. Oczywiście zatankowałem też drugie auto i poszedłem spać. Tak przetrwałem dzień 8. Dzień 9 cały spędziłem na robieniu tego, co wszystkie dni wcześniej. Przeszukiwaniu miejsc i zabijaniu zombie. Znalazłem też sklep z alkoholami. Alkohol, au... Wychodząc ze sklepu zostałem ugryziony w krocze. Ty normalnie w dika mnie ugryz. W krocze. No to nieładnie. I miarka wtedy się przebrała. Wtedy coś we mnie pękło. Kiedy spojrzałem w dół i zobaczyłem połowę mojej kiełbasy, uświadomiłem sobie, co mi odebrano. I że moje życie już nigdy nie będzie takie same. Postanowiłem więc wyciągnąć strzelbę. Dobra, wydupca mnie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. No i wszystko. Mimo setek zabitych zombie w tamtym miejscu moja żądza krwi nadal nie została zaspokojona, a ja postanowiłem je rozdupcać na masową skalę, co de facto było w tamtym momencie bardzo głupim pomysłem. Z tego powodu, że przecież nie mogłem biegać, co kosztowało mnie kilka razy nieomalże śmierć, oraz tego, że miejsce, w którym dokonywałem masakry, nie było w żaden sposób miejscem taktycznym, ani miejscem, w którym zamierzałem się osiedlić. Zatem nie będę ukrywać, robiłem to po prostu pod fan. Taktycznie za to zachowałem się później, gdzie trąbiąc zebrałem wszystkie zombie w jedno miejsce i odciągnąłem je od budynku policji. Niestety
Niestety od tych strzałów tak bardzo zaroiło się od zombie w okolicy, że kimnąć tego dnia musiałem się w dobrym starym fishing shopie. I tak przetrwałem dzień 9, dzień 10. Dzień 10 miał już od samego rana dla mnie przygotowaną niespodziankę. W postaci helikoptera, który ściąga dosłownie wszystkie zombie z okolicy. Mając jednak samochód, helikopter w sumie nie był aż taki straszny, a ja wykorzystałem go jeszcze do tego, by ściągnąć wszystkie zombie z dala od stacji, która była dla mnie bardzo cenna. Przypadkiem dotarłem do miejsca, gdzie znajdowało się masę fur. Jedną z nich nawet udało się uruchomić. I tak oto miałem już 3 zapasowe samochody, w razie czego rozrzucone po mapie. Zrobiłem też straszną głupotę, strzelając do tych zombiaków. I wszystkie sprowadziłem do tego miejsca. O k***. Ale narobiłem. Wróciłem na stację, zabiłem kilka zombiaków, jakie tam były, uzupełniłem paliwo i zakończyłem dzień śpiąc w namiocie na komendzie policji. I tam spędziłem też dzień 11. Dzień 12. Po kilku dniach siedzenia na komendzie, chyba tak mi się zaczęło nudzić, że postanowiłem naładować wszystkie bronie do pełna i powybijać wszystkie zombie w okolicy po raz kolejny. Poprzednie masakry nie były nawet bliskie tego, co teraz zrobiłem, a ja zużyłem ze 150 naboi do shotguna, by je wszystkie zabić. A sam nawet nie zliczę, ile było tych zombiaków, ale jak widzicie teraz na ekranie, całkiem sporo ich było. A co zabiłem, to przybywały następne. Dosłownie, biegałem 40 minut, ale zabiłem je wszystkie, co do jednego. Na tym etapie Geralta ogarnęło szaleństwo. Nigdy nie posiadał tak potężnej broni jak ta, którą teraz władał. Krótki miecz czy włócznia, przy potędze tej broni, to było nic. Zaczął on po prostu biegać i strzelać po całej mapie. Co słabsze zombie zabijając ręcznie, co cięższe traktując shotgunem. Dzień 13. Geralt znalazł praktycznie 2 nowe fury. Amunicja mu się kończyła, ale... No rusz się! To był pierwszy odcinek z 2 odcinków, które pojawią się z gry Projekt Zomboid, a jednocześnie 3 odcinek z naszych daily 15 odcinków, jakie pojawią się na kanale. Następny będzie zarówno tydzień od publikacji tego. I mam nadzieję, że mi się uda i starczy czasu na to, by zrealizować wszystko to, co mam w głowie. Widzimy się jutro o godzinie 15. Do zobaczenia. Jak się nie uda, to będziemy kontynuować historię Geraltem. Projekt Zomboid, Giga Giera.